jak należy prawidłowo stosować klej 6060 z aktywatorem 5900. Ten klej 6060 należy do grupy klejów 6000, czyli wynika z tego, że może być utwardzany promieniami ultrafioletowymi. I tak oczywiście ten klej można utwardzać. Przy czym z uwagi na to, że ma lekko zmodyfikowaną budowę chemiczną, jest możliwe utwardzenie tego kleju również poprzez zastosowanie aktywatora. To połączenie stosujemy, połączenie kleju aktywatora stosujemy tak naprawdę tylko w przypadku, kiedy nie możemy zastosować promieniowania UVA, co jest w przypadku tych klejów najbardziej korzystnym wariantem. Uzyskujemy w ten sposób najmocniejsze połączenie. Tutaj do celów takich pokazowych przykleję krążek do szybki transparentnej, żeby można było pokazać, jak ten klej, jak ta spoina będzie wyglądała również po utwardzeniu. Ponieważ ten zestaw można również wykorzystywać w procesach takich, można powiedzieć, serwisowych, kiedy potrzebujemy przykleić element do szkła, nie mając lampy, nie mając kleju, który umożliwia to klejenie, możemy wykorzystać klej 6060 i aktywator 5900. I teraz tak. Zasada pierwsza, wiadomo, pierwsze co robimy, to przygotowujemy powierzchnię do klejenia, czyli musimy troszkę oczyścić tą powierzchnię przed klejeniem, aby uzyskać dobrą adhezję. Do tego celu powinniśmy zastosować środek, który przygotuje tą powierzchnię prawidłową. Polecam produkt Dry Bond Cleaner 3200, znakomicie odtłuszcza powierzchnie metalowe, przygotowuje powierzchnie szklane i również wspomaga usuwanie nadmiaru kleju, który występuje najczęściej w przypadku klejenia. Teraz tak. Aktywator nanosimy na jedną powierzchnię, klej nanosimy na drugą. Nigdy nie mieszamy tych dwóch składników. To nie są kleje dwuskładnikowe. To jest klej z aktywatorem. Czyli klej, który utwardza się poprzez kontakt z aktywatorem. Możemy to zrobić na różny sposób, bez znaczenia jest, czy nakładamy klej na powierzchnię metalową, czy tak w przypadku tutaj, czy na powierzchnię szklaną. Tym dla nas prościej będzie nanieść aktywator na powierzchnię szklaną, lekko go rozprowadzając. Zarys kołowy, z uwagi na to, że przyklejamy krążek kołowy. Nakładamy klej. Na środek centralnie dzióbek zamoczony jest tutaj w kleju, tak aby nie dozować powietrza w klej. Mając przygotowane tak te dwa elementy, dokładamy. Delikatnymi ruchami staramy się wyprowadzić klej na zewnątrz, tak aby powierzchnia była w 100% wypełniona. Kiedy mamy już przygotowane, pozycjonowane te dwa elementy, dociskamy przez około 20 sekund. W tym czasie następuje wstępne wiązanie kleju z aktywatorem, co powoduje uzyskanie wstępnej wytrzymałości tych dwóch elementów względem siebie. Kiedy uzyskamy taką wstępną wytrzymałość, możemy przejść do usunięcia nadmiaru kleju, który znajduje się na zewnątrz, który wraz z aktywatorem wyszedł. Oczywiście ten klej będzie z czasem gęstniał, ta spoina będzie się robiła taka galaretkowata, co oczywiście będzie też możliwe do usunięcia zastosowaniem naszego produktu Dry Bond Cleaner 3200. Jeżeli chodzi o spoinę z drugiej strony, uzyskujemy również idealnie transparentną spoinę, czyli możemy też wykorzystać ten zestaw do klejenia elementów do szkła transparentnego, ponieważ uzyskamy również spoinę bezbarwną. Oczywiście trzeba pamiętać, że tego typu połączenie, czyli klej z aktywatorem, jest połączeniem nieco słabszym niż zastosowanie typowych klejów utwardzanych promieniami UVA.